Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest Minecraft na modach futerkowy survival. I tak, dzisiaj nie będziemy jednakże ani dungeona zwiedzać, jak to mówiłem w poprzednim odcinku, ani budować chciałem powiedzieć, ale jednakże będziemy budować. Nie dokończyłem jeszcze nawet kopania bazy czy coś, tutaj jeszcze zostało troszeczkę do kopania. Jednakże zajmę się teraz coś innym, tak dla urozmaicenia tutaj wszystkiego. Wykopiemy sobie dzisiaj farmę Iron Golemów, dlatego sobie przygotowałem takie drobne tutaj pomieszczonko. Znaczy nie przygotowałem pomieszczenia, tylko przygotowałem tutaj już taką ramkę, czy nie wiem, obramowanie dla tego mechanizmu. Nie wiem, czy to można mechanizmem nazwać, ale dobra. I tak. Tutaj będzie odbiór żelaza, więc tutaj będzie sobie stała skrzyneczka i chopery do niej. Chopery? Hopery raczej. No ale dobra. Aha, no i co do tego, to chciałem wam jeszcze powiedzieć, że wgrałem parę modyfikacji, mianowicie Trapcraft, czy coś ala to, dodająca pułapki do gry i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu będziemy mogli sobie fajne mechanizmy robić dzięki tym pułapkom. Poza tym wgrałem modyfikację na więcej pająków, także too many spiders czy coś takiego. Oj, już chyba jest jeden przedstawiciel. Czy to jest jakiś smoke czy coś? What? LOL! Ale cwaniak i dynia z niego wypadła. Okej. Okay. Nie rozumiem, jaki ten pająk jest. Jack... Aha! Taka świecąca, to nie wiem. Nie wiem właśnie dlaczego. Ale dobra, myślę, że taka modyfikacja jest spoko. Kojarzy ona mi się z modyfikacją More Zombies, ponieważ More Zombies dodaje nam do gry więcej zombie, także więcej rodzajów zombie, także modyfikacja More Too Many Spiders jest podobna, tylko że tutaj dodaje więcej pająków w tym przypadku. Także myślę, że jest to ciekawy mod i możemy sobie kiedyś tym pobawić. Tym bardziej, że tam patrzyłem, jakie są pająki, chociaż chyba nie wszystkie zobaczyłem. Tam był taki pająk, którego możemy sobie oswajać, także być może w tym odcinku sobie takie pajączka ogarniemy. I sprawdzałem czym, także tam kością, tak. Tak jak zwykła pieska i chyba działa na tej samej zasadzie. Nie wiem, potestujemy sobie, ale dobra. Tutaj będzie ten cały korytarz, jednakże to chyba zburzę. I dam tu po prostu zwykłego cobblestone'a, ponieważ szkoda stone bricku marnować. A tu i tak będzie lawa. Nie, tu i tak będzie woda. Także tutaj szkło. Więc myślę, że po co marnować stone bricki. Okej. Tutaj będzie woda. Tutaj będzie na pewno takie coś. I tutaj będą tabliczki. Okej, to sobie pójdziemy po tabliczki, tak. Oj, kurczę, ile tu pająków się respi. Co te pająki, powiedzcie mi. Czy one są jakieś... Ała, co to było? What? To był specjalny mob. Tak. Właśnie Infernal Mobs dodaje nam do gry... nowe mobki. Znaczy nie, Infernal Mobs nie dodaje nam nowych mobów, lecz dodaje nam to, że są one silniejsze i takie w postaci minibosików pojawiają się w grze. Także zauważyłem to, że także moby z modyfikacji taką domenę mają, czy jakoś tak. Kurczę, te pająki coś się lubią tu mnie respić. Mam nadzieję, że w domu nie będą się respić, bo to by było troszeczkę, wiecie. Okej, tutaj sobie dam to. Nie chciałem tego brać. Skrzyneczka się może przydać. I tak, chciałem sobie zrobić tabliczki, także tutaj mamy drewno. Jest tu jeszcze gdzieś drewno. Iron Golemy, na pewno. O, jest jeszcze drewno, okej. Bodajże patyki widziałem? Nie, zdawało mi się. Okej, także... O, tam spadł ten... szczur. Okej. Może sobie zróbmy więcej tych tabliczek, jak już... Dobra. Czy ty, szczurze, mnie zaatakowałeś? A, ty kurczę. Podły szczurek. Dobra, tu mamy znowu te pająki, naprawdę. No są troszeczkę dziwne, bo się cały czas respią.
Okej. Więc tutaj będzie. I to bodajże leci na 4. Lawa, także tak, tak, tak i tak, i zabrakło jednego. Mam tyle drewna, mam 5, a potrzeba 6. Świetnie, świetnie, naprawdę. Super zorganizowany jestem, widzę, jeśli chodzi o drewno. Dobra, ciachniemy sobie szybko drzewo, drzewo, drzewo. Dobra. Ty ja. Okej. Aha, no i ogółem sobie wezmę wodę, jak już tu jestem. I te sadzonki posadzę, ponieważ... No, mam jabłko. Wymiana. Przydałoby się też, powiem wam, jak to jest z tym plecakiem. A jak z tym? Nie, z tym? Okej, tu sobie powkładamy te rzeczy, ponieważ mam ich nieco za dużo. Okej, jeszcze to może. To ta owca się tak patrzyła dziwnie, nie? Dobra. Czy mam tu wiadro? Chyba nie. Chyba będę musiał zrobić... wiaderka, wiaderka. Zobaczymy na świnki przy okazji. Okej. Także sprawdzałem, czy jakie są pająki, także jest też... A zresztą ja wam nie będę mówił, będziecie mieć taką niespodziankę, wiecie. Dobra, zrobię już te tabliczki tutaj, jak już tu jestem. Okej. I tak. O, mam żelazo, także... Zrobię sobie dwa wiaderka, ponieważ dwa wiaderka lawy potrzebujemy. Pójdę sobie do naszej kopalni, a raczej skoczę, ponieważ jest na dole woda. Tak jest prościej o wiele. Tutaj jest oczywiście jakieś surowce, czy tam bzdety różne. I tutaj mamy gdzieś lawę, ponieważ miniony tutaj łatają, wiecie. Co? A, tu nie było po prostu lawy chyba. Temu nie napełniło mi się wiaderko. Mam dwa wiaderka wody, zarówno jak i wody, jak i lawy, także możemy sobie cisnąć do góry. Wyciągnę miecz. I okej. Teraz, jako iż jestem, wam powiem, że nagrywam ten odcinek, jak jeszcze... O, tam jest czarny pająk. A, to jest ten sam. Może go zabijmy. W ogóle się unosi, jest jakiś... A, zostawmy go. Modyfikacja jest naprawdę ciekawa i nie widziałem u nikogo jeszcze, ponieważ jest to świeży temat na forum, który sobie odwiedzam często, żeby jakieś modyfikacje, jakby jakieś wychodziły, to żeby je mieć jakoś, wiecie... W miarę szybko. O nie, wilkołak. Niczym innym nie marzyłem, tylko wilkołaku. Spadać. O nie, zmienia się. Mam nadzieję, że tutaj endermany mi się spawnują, no świetnie. Dobra. Wiecie co, perły się przydadzą, także myślę, że je zabiję. Aha, no i cały ten mechanizm będzie w nieco innym miejscu, nie tu. Cześć. Wychodź na słoneczko. A zresztą ty się chyba nie palisz na słońcu. Co ja tu mówię w ogóle? Słoneczko ci i tak nic nie da. No dobra, zabiłem. No i te pająki, naprawdę nie wiem, czy po prostu jakoś sobie dam tych strażników, czy coś, żeby te pająki, wiecie, jakoś ze sobą... Jakoś, żeby te pająki ginęły. Aha, wiecie co? Może po prostu mogłem pomyśleć. Teraz wiecie pewnie, o co mi chodzi. Zamiast tak daleko robić, to mogę po prostu jedno wiaderko tu rozlać. Można by nawet ekonomicznie to zrobić i jedno wiaderko. I po prostu one tu będą ginąć, ponieważ są na 3 kratki. A woda sama z siebie się rozlewa na 8. 4, 5. Ale i tak to będziemy... A chociaż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, sześć, siedem i osiem. Mam nadzieję, że nie dokopię się tu do jakiejś trawy. A,
Jak widać, dokopałem, no trudno. Nie mogę też tu budować za drewna. Zaraz to przetestujemy. A czy tamta kratka... o jedną za dużo chyba. Także tu sobie to tak zakleimy. Tam świnia w ogóle się wypinała, nie wiem dlaczego. Okej. Czy jak to powinno być? Chyba dobrze to zrobiłem przed chwilą, ale dobra. Możemy to zawsze też tak zrobić. Okej. Jednakże potrzebuję tu też nieskończonego źródełka, także... Myślę, że to nie ma znaczenia. Czy te pająki wydają dźwięk palenia się? Spadać stąd, naprawdę. Więcej was tutaj nie było. Spadaj. Spadaj. Spadaj, spadaj, pająku. Spadaj. Spadaj, 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 spadaj! Spadaj! Jestem ciekaw, czy działa na nie Bane of Arthropods, czy coś. Ojej. Ten młot naprawdę jest szalony. Dobra, zostawię was już. Jednakże jak tu sobie zrobię, może tu golemy chodziły mi po bazie. LOL! LOL! Nie dość, że... What? Nie dość, że jeszcze ten ulepszony mob, mini bosik. Nie dość, że jeszcze jest mały. Wypadł z niego miecz diamentowy zenchantowany, nie wiem jaki. No z knockbackiem, spoko. Jeszcze nie dość, że to był mały zombie villager, także... Co ty pająku robisz? A nieważne, nieważne. Dobra. Także... Tutaj jak wodę bym rozlał, to by było całkiem okej. Okay. 4 wiaderka. Oooo! Ale by było. Dobra, wezmę sobie te 4 wiaderka wody. Wezmę sobie jabłko. Jestem głodny, okej. I tak, w tą stronę... Wykopię też 8 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Może to jeszcze przeliczę. I dodatkowo tutaj będę musiał... O tak. I dodatkowo jeszcze tunel na 3, ponieważ golemy żelazne są w wysokości na 3. Tak samo tutaj będę musiał... O. Tak będą tutaj spadać. No i na 3 możemy to przetestować. Tutaj ta linia, czy ona się skończy? Tak, dokładnie. Okej. Na pewno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. No i tutaj będzie po prostu raz, dwa. Nie tu. Może zróbmy to tak. Może zróbmy to tak po prostu proste działanie, prosty mechanizm czy coś. Znaczy, to nie będzie mechanizm, tylko to będzie po prostu system wód, które będą prowadzić te golemy do, że tak powiem, zabijarki czy coś. Okej, także tutaj zrobimy na 5. Okej. Tutaj sobie też postawimy pochodnie, a czemu nie? Golemy się chyba spawnują byle jak i po prostu nie potrzeba światła ani nic chyba. Nie wiem dlaczego, ale mi się tak zdaje, nie wiem. Czy dobrze, czy słusznie. Ale będziemy kombinować, jakby nie działało. Dobra. Ile w tą kratkę, ile w tą stronę mogę kopać? Niedużo, co? Pewnie. Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze pięć by się przydało. No ale to już jest troszeczkę za dużo, co? Ale wiecie co? Myślę, że to nie będzie źle, jak sobie tu pokopię po prostu. I tutaj zalepię to dirtem. Dobra. Że myślę, że jakiegoś tutaj... jakiegoś tutaj w terenie nie popsułem po prostu terenu, o tak powiem. Że został on całkowicie normalny. Znaczy no, nie naruszyłem go zbyt za dużo, żeby był jakiś, wiecie, brzydki później. Dobra. Tok. Okej. Kopiemy sobie dalej. I tutaj to właśnie, jakby ktoś nie wiedział, to to pomieszczenie będzie służyło do spawnowania golemów, także myślę, że będzie ok. Dobra. Która to jest kratka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, sześć wystarczy, mam nadzieję. I zrobimy ten Iron Golem Spawner w ścianie, myślę. Chociaż wiecie co, on chyba byłby mniej wydajniejszy, ale dobra. Ja tak żelaza nie potrzebuję teraz natychmiastowo.
ale się na pewno przyda w przyszłości, nie będę musiał tak dużo kopać. Zresztą i tak mało kopałem, ponieważ minionki mi dużo kopały. Także wiecie. Okej, teraz w ścianie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj, tutaj dopiero w ścianie by były te golemy. Tak. Może jeszcze jej nie będę kładł. Obczaję, jak ta woda się rozlewa. Dotąd, tak. A jakbym na przykład tu jeszcze dodał. To już leci tutaj. Ale nic nie szkodzi, ponieważ ja tam będę miał... tak to będzie spływało tu i tam, tam dalej, więc... Myślę, że tu możemy powiększyć o jedno. Nie, nie możemy. Za bardzo mi to idzie na rękę. Więc może sobie to zrobimy tak po prostu. Tak, i to w końcu leci tu, tak? One się zatrzymują tu. Dobra, zobaczmy, jestem takim sobie Iron Golemem. Płynę tu. To się zatrzymuje, tak? Także to nie jest dobry pomysł. Ale wiecie co? Woda się w ten sposób... Kurczę, to jest zły pomysł. Leci sobie taki Iron Golem. Nie wiem, chyba to będzie działać. Wiecie, bo one się będą i tak wypychać. Że tam jest dwie kratki. Dobra, tu jeszcze wodę postawię. No i dobra, ona płynie, tak? Aha, to powinno być tak. Tak? Zostawić to i okej. Dobra, te żelazne golemy tu damy. Aha, jeszcze tutaj jedna woda, także żeby było w miarę fajnie. I tak, one tu płyną. I tutaj powinna być normalnie. O tak. Jestem w... A dobra, wiecie co? Zrobimy to tak. Tak, tak. 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 I damy sobie tu normalnie. Normalnie damy sobie wodę tam. Tylko wiecie co? Coś się nie spełnują. Nie wiem dlaczego. Może tak zróbmy? Czy coś? Może się krępują? Pokazać widowi. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem. What? Czy ja po prostu to źle postawiłem? Jak źle postawiłem, to się naprawdę wkurzę. No dobra, to płynie tak. A te Iron Golemy powinny się jakoś spawnować, no nie? Czy po prostu pochodnie zniszczyć? Nie wiem, czy wy potrzebujecie jakieś... Czy tak dać, po prostu? Co, będziecie się spawnować? Powiedzcie, że tak. Golemki? Co jest z wami? Może jeszcze wam takie coś zrobię? Taki pokoik? Nie wiem. Ale dobra, zniszczymy tamtą pochodnię. Zniszczymy pochodnię o tutaj. Może się będą spawnować. A jak nie, no to... Brawa dla mnie. Okej, te pająki się już naprawdę tu sam domowiły. I to jest straszne. Powiem wam, to jest straszne, naprawdę. Wracacie do domu? A tu kurczę takie pająki. Myślicie co? Dobra, myślę, że to fajnie wygląda. Ale czy to będzie działać? Teraz pytanie. Zrobię sobie tu taki prowizorkę z kobla. Wyjdę na górę. Czy, bo jestem... co? Nieważne. Bo ciekawi mnie to, czy one się tu na górze czasem nie spawnują. Nie. Nie widać, żeby się spawnowały. No nie, nie. Okej. Także to powinno być spoko. Teraz takie pytanie, czy to jest creeper naprawdę? Czy one będą się w ogóle spawnować? Ła. Kurczę, muszę tu takie coś zrobić. Na razie, żeby wypływać z tego. O, straszne to było. Jeśli wiecie, na jakich blokach się spawnują. Chyba na cobblestone, nie?
Co wy tu sadzicie? Sądzicie? Dajmy tu tak jeden pasek cobblestone. No i co? Co? Niby się pojawia promyk. Ale nie widać tych Iron Golemów. Także nie wiem, co jest grane. Czy wy zechcecie się spawnować? Nie no, światło może być. Kurde. Nie wiem, no one powinny tu płynąć normalnie i ginąć. No, ach, giną. No. Tu się powinna kończyć cała filozofia tej maszyny. A dlaczego tak nie jest, to już nie wiem. Naprawdę nie. Oho, zaczynają się spawnować moby. O nie, golem, ja muszę się pójść spać. Prawdę. No, kurczę. Tam już wiecie, golem z mokry czas. No dobra, chodź. No chodź, cwaniaczku. Chodź na solo. Mam tu respa, także... Gin. Oła. O kurde. On już powstaje, nie. Ja nie mogę, on zaraz będzie tym mistrzem PvP. No gin. Loczyk złota, naprawdę. No. Chodź. Walcz normalnie. Czy to z kaktusów się budujesz? Z łóżka? Serio? Czy ty mi łóżko porwałeś? Nie. Bo już miałem cię naprawdę... Naprawdę... Gin ziomuś, nie ma. Gin. Nie wiem, jak działa ten golem, jednakże wydaje mi się, że on po prostu... Możemy mu zadawać obrażenia. Ała, trucizna, naprawdę... Naprawdę, co się dzieje? Dobra, jestem tu. Mam nadzieję, że on się nie regeneruje. Podmienię z mieczyk sobie. No, on jest z knockbackiem sam, a ten jest... Nie, wiecie co, ja poczekam sobie, ja poczekam. Tak. Coś mnie biło i zatruło, także... Czy ja tu mam... Coś poza tą jedną pochodnią. Na przykład jakieś złote jabłko. O, rany, co? Mam nadzieję, że surowce są. Są. Nie mam tu nic, bo... Za... Niczym. Przydatnym. Dobra. Najwyżej tu wrócę. Nie wiem, czy on mi da wyjść. Gin, ziomuś. Ła, naprawdę? Nie, jestem na straconej pozycji, jak on jest wyżej, naprawdę. Jak on jest niżej... Co, naprawdę? Nie, on jest za bardzo wielkim koksem dla mnie. I... Faktycznie to nie mam przy nim szans. Na razie. Ja mu zadaję taki mały damage. Ała. Nie. Duch, naprawdę. Lepszego miejsca sobie nie znalazłeś? Niestety, ale ja cię tu muszę zabić, ponieważ... Jesteś naprawdę złym mobem. Słyszałem, że one podpalają i... Cały czas się palisz, nie przestajesz się palić. Czy to coś przypłynęło? No nie. Co jest z tym spawnerem, powiedzcie mi? Ponieważ... Jeśli ta modyfikacja nie działa, ja poświęciłem na nią dużo... itemków, żeby do stworzenia tych spawnerów, to się naprawdę smucę. Wiem, że świnek spawner działa, więc ja chyba popełniłem jakiś błąd. Lub po prostu nie działa spawner Iron Golemów. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wiecie, o co chodzi, to możecie mi napisać. Ja się bardzo ucieszę z waszych rad. Później sobie je zastosuję i przyjdę z odcinkiem, jak ogarnę sprawę z Iron Golemami. Pokażę wam, o co chodziło i myślę, że... O kurczę, ten pająk jest specjalny czy coś. Co by z niego wypadło? Kilof jakiś. Okej. Więc przyjdę, pokażę wam na odcinku, jak to naprawiłem, o ile uda mi się naprawić. I myślę, że w następnym odcinku pójdziemy sobie do Dungeona. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.